Patrząc na te zdjęcia, aż trudno uwierzyć, że lekcje wychowania fizycznego w ogóle mogły się tu odbywać. O tej sali sami nauczyciele mówili: pseudogimnastyczna, słabo wyposażona, o wymiarach 9 na 12 metrów. Była w pewnym sensie jedynie kiepską atrapą miejsca, które miało służyć do prowadzenia ćwiczeń czy treningów szkolnych. Na szczęście tamten obraz pozostaje już tylko wspomnieniem. Zespół edukacyjny numer 5 w Ochli w końcu ma obiekt sportowy, na który z zazdrością mogą teraz patrzeć uczniowie wielu innych zielonogórskich szkół. Hala będzie wykorzystywana do zajęć wychowania fizycznego uczniów zespołu edukacyjnego numer 5 oraz oczywiście do spędzania czynnego czasu przez mieszkańców tutaj sołectwa Ochla. Ogromnie się cieszę, mogę powiedzieć po prostu, że marzenia się spełniają. Dziękuję za spełnienie naszych marzeń. Otwarta dzisiaj oficjalnie hala sportowa to nowoczesny obiekt składający się z pełnowymiarowej hali i dodatkowej sali do ćwiczeń. W ciągu dnia będzie ona oczywiście służyć wyłącznie uczniom, natomiast popołudniami będą tu mogły także trenować sekcje sportowe, zwłaszcza że nowa hala spełnia wszystkie niezbędne do tego warunki. Tutaj mamy nowe możliwości prowadzenia zajęć dodatkowych, bo do tej pory zajęć dodatkowych sportowych w naszej szkole nie było ze względu na brak infrastruktury. W tej chwili dopiero ruszamy, rozkręcamy się. Mam nadzieję, że ta hala będzie tętniła życiem nie tylko dla uczniów, ale i dla mieszkańców sołectwa i okolicznych miejscowości. Hala sportowa w Ochli wraz z pełnym zapleczem i wyposażeniem kosztowała blisko 5 milionów złotych. Jak widać, były to doskonale wydane przez miasto pieniądze. Tego dnia uczniowie i nauczyciele po prostu nie mogli już się doczekać. Hala jest oczywiście fajna, szkoła zrobiła dobry krok. Nowoczesna, wszystko jest fajnie, nowoczesne wyposażenie mamy również. I ciekawie się ćwiczy, ciekawie jest. Jest tutaj fajnie, tutaj no, szatnie są fajne, natryski, duże lustra, no, sala też bardzo fajna. I no tak jasno tutaj, fajnie się gra. Otwarciu nowego obiektu sportowego przy zespole edukacyjnym numer 5 w Ochli towarzyszyły oczywiście zorganizowane z myślą o uczniach zawody sportowe w tenisie stołowym, które pokazały wyraźnie drzemiącego w uczniach ducha rywalizacji oraz sportowy potencjał, jaki mają młodzi zawodnicy. W takiej hali lekcje WF-u będą na pewno absolutnie zdrową przyjemnością.